Dobrze. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 6. Dyżury 6, 13, 20 i 27 czerwca 2013 roku. Punkt 7. Oświadczenie i komunikaty. Chciałbym Państwu przeczytać trzy pisma, które przyszły do nas z ulicy urzędniczej, a właściwie z zespołu szkolno-przedszkolnego numer 4. Czy to tam jest w takiej kolejności, jaki do nas zostały przesłane. Adresatem jest prezydent. Szanowny pan Jacek Majchrowski, prezydent miasta Krakowa. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krakowie, ulica Urzędnicza 65, zwraca się z prośbą o rozpatrzenie wniosku o odwołanie z zajmowanego stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krakowie, pani Małgorzaty Oniszko, uchwalonego na zebraniu Rady Rodziców w dniu 7 maja 2013 roku. Rodzice wysoko oceniają pracę z naszymi dziećmi nauczycieli zatrudnionych w szkole, co ma odzwierciedlenie bardzo dobrych wyników nauczania. Natomiast stanowczo nie akceptujemy sposobu zarządzania szkołą i skutków działań obecnego dyrektora pani Małgorzaty Oniszko. Wyrażanie szacunku Marcin Pięcik, przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34 w Krakowie. Uchwała brzmi numer 1/05/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34. Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września, statutu Szkoły Podstawowej nr 34 w Krakowie oraz regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34 w Krakowie z dnia 7 listopada 2012. Paragraf 1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krakowie wnioskuje do prezydenta miasta Krakowa, pana Jacka Majchrowskiego, o odwołanie z zajmowanego stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 w zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krakowie pani Małgorzaty Oniszko. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34 Marcinowi Pięcik. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Dyrekcja pomimo znacznych środków finansowych przekazanych przez Radę Dzielnicy 5 na potrzeby remontowe szkoły. W nawiasie 416 300 zł w latach 2007-2009 i dodatkowych innych środkach finansowych przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy Krakowa na rzecz utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego w naszej szkole nie rozwiązała problemu z malowaniem korytarzy błyszczącą się i odpadającą z sufitu i ścian farbą. Dyrektor zlekceważył nakaz remontu korytarzy wydany przez sanepid powiatowy, wojewódzki, a następnie głównego inspektora. Remont należy przeprowadzić ze względu na zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych do przebywania dzieci, a w szczególności od 2011 roku dzieci w wieku przedszkolnym. Dyrekcja nie podjęła w tej sprawie współpracy z członkami Rady Rodziców. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 34 doprowadziła do usunięcia ruchu harcerskiego z terenu szkoły, co w istotny sposób wpływa na skuteczność realizacji funkcji wychowawczej i profilaktycznej szkoły. Dyrekcja nie przekazała Radzie Rodziców programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. Dyrekcja nie przedstawiła do zaopiniowania Radzie Rodziców planu finansowego szkoły. Dyrekcja naraziła szkołę na nieuzasadnione wydatki. Środki przekazane przez Radę Miasta na harcówkę zostały zmarnowane poprzez późniejsze decyzje dyrekcji o postawieniu muru w harcówce i wyburzeniu kominka. Wydzielone dla harcerzy pomieszczenie zostało pozbawione ogrzewania, co w połączeniu ze znacznym zawilgoceniem, położeniem przy ziemi i brakiem wietrzenia spowodowało powstanie zapachów tętnicy. W tych warunkach przechowywany sprzęt harcerski również przesiąkł przykrym zapachem. Dyrekcja wielokrotnie odmawiała Radzie Rodziców udzielenia informacji o terminie i kosztach przywrócenia harcówki do stanu pierwotnego. Dyrekcja prowadzi również nieracjonalne zakupy sprzętu. Bulwersuje rodziców fakt, że dyrekcja szykanuje bardzo dobrych nauczycieli. Pomimo osiąganych wybitnych wyników kształcenia uczniów, między innymi w ubiegłym roku dwoje finalistów olimpiady kuratoryjnej, w tym jeden laureat, otrzymali zaniżoną ocenę pracy. Wspomniani nauczyciele mieli odwagę bronić w ubiegłym roku bezprawnie zwolnionego pomimo protestu rodziców. W trakcie trwania roku szkolnego nauczyciela wychowawcy uczestnej klasy 6 panią Martę Lex-Kot. Nauczyciele, którzy chcą ściśle współpracować z Radą Rodziców,
są narażeni na nieprzyjemność. Czujemy się lekceważeni i pomijani w ważnych decyzjach dotyczących naszych dzieci. Pomimo potencjału, jakim dysponuje szkoła, dyrekcja swoim nieodpowiednim działaniem doprowadziła do ograniczenia powstania nowych klas. Dyrekcja wielokrotnie zarzucała publicznie Radzie Rodziców działanie na szkodę szkoły oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, próbując przenieść winę za zaistniałą sytuację na Radę Rodziców. Zachowanie dyrektora szkoły to formuje numer 34 pani Małgorzata Oniszko, a w szczególności niedotrzymywanie danego słowa, manipulowanie i przekazywanie nieprawdziwych informacji, szkalowanie Rady Rodziców, lekceważący stosunek do opinii radnych z Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa oraz radnych dzielnicy Piątej Krobocza, nie wicuje zgodnością i etyką pracowniczo-oświatowego. Członkowie Rady Rodziców bardzo negatywnie oceniają naruszanie zasad współżycia społecznego, etyki zawodowej oraz stosowanie mobbingu wobec pracowników. Postawa pani dyrektor Małgorzaty Oniszko budzi niepokój rodziców i może zagrażać bezpieczeństwu naszych dzieci, za które odpowiada w czasie ich pobytu w szkole. Podpisany Marcin Święcik, przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34 w Krakowie. Drugie pismo, które wpłynęło od zespołu szkolno-przedszkolnego, zaadresowane do prezydenta miasta Krakowa. Nie, przepraszam. Kolejność była właśnie taka, że było jeszcze pismo. Drugie pismo jest dyrektor pani Oniszko do profesora Jacka Majchowskiego, prezydenta miasta Krakowa. Dotyczy odniesienia do uzasadnienia wniosku Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krakowie o odwołanie pani Małgorzaty Oniszko ze stanowiska dyrektora. Szanowny panie prezydencie, odnosząc się do uzasadnienia wniosku Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34 w Krakowie o odwołanie mnie ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, informuję, że wszystkie środki finansowe przyznane na potrzeby remontowe przez Radę Dzielnicy Piątej i Urząd Miasta Krakowa od 1 września 2002 roku zostały wykorzystane zgodnie z ich celowym przeznaczeniem. Realizacją wszystkich prac remontowych, czuwając nad stroną formalno-prawną, merytoryczną, nadzorem budowlanym i stroną finansową, zajmował się Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. Rada Dzielnicy Piątej, mimo przedstawionego kosztorysu i licznych próśb wyrażanych ustnie na posiedzeniach Komisji Edukacji, a także w formie pisemnej, nie przeznaczyła żadnych środków finansowych na malowanie korytarzy. Ponadto kilka razy zwracałam się do Wydziału Edukacji UMK o zabezpieczenie środków finansowych na wyżej wymieniony cel. Niestety moje starania, mające na celu pozyskanie środków finansowych na malowanie korytarzy, okazały się do tej pory bezskuteczne. Przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, pan Krzysztof Seweryn, czterokrotnie uzyskiwał ode mnie ustną aprobatę zaproponowanych przez niego działań mających na celu zebranie środków na malowanie korytarzy. Nigdy jednak żadne działania ze strony Rady Rodziców w tym zakresie nie zostały podjęte. Zarzut o usunięcie ruchu harcerskiego z naszej placówki jest bezzasadny. W momencie przejęcia samorządowego przedszkola nr 55 oraz całego jego majątku pojawiły się trudności lokalowe. Przez cały rok szkolny 2011-2012 udostępnialiśmy w ramach porozumienia salę lekcyjną na potrzeby działalności harcerskiej. Próbą rozwiązania problemów lokalowych było zmniejszenie do 30 m2 dotychczasowej harcówki. Ta decyzja spotkała się ze sprzeciwem harcerzy, przedstawicieli Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34, radnych Rady Dzielnicy Piątej i radnych Komisji Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Efektem było polecenie dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa przywrócenia pomieszczenia harcówki do poprzedniego stanu, to jest wyburzenie ścianki działowej. 18 kwietnia 2013 roku została zawarta umowa na wykonanie wyżej wymienionych prac. Planowany termin ich zakończenia to 31 maja 2013 roku, o czym został poinformowany Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. 9 kwietnia 2013 członkowie Rady Rodziców i tzw. trójek klasowych zostali poinformowani o tym, że wyburzenie ścianki działowej i przywrócenie pomieszczenia harcówki do poprzedniego stanu zostanie wykonane w możliwie najkrótszym czasie z zachowaniem wszystkich wymaganych prawem procedur. Na wszystkie pytania kierowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34 do dyrektora zespołu odpowiadam bez zbędnej zwłoki, a przedstawiane wnioski są rozpatrywane i analizowane bardzo wnikliwie. Zarzut bezprawnego zwolnienia pani Marty Lex-Scott w trakcie trwania roku szkolnego jest absolutnie nieuzasadniony. Pani Marta Lex-Scott dzięki ogromnej pomocy pracowników Wydziału Edukacji UMK
została przeniesiona służbowo w dniu 31 sierpnia 2011 do Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie. W roku szkolnym 2011-2012 pani Marta Lex-Scott uzupełniała w naszej szkole etat, realizując obowiązki nauczyciela muzyki i wychowawcy klasy szóstej. W roku szkolnym 2012-2013 zatrudniono nowego nauczyciela muzyki, gdyż nie zwrócono się z prośbą o kontynuację uzupełniania etatów. Zarzuty o szykanowanie nauczycieli, stosowanie wobec nich mobbingu i szykanowanie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34 są bardzo poważnymi zarzutami, a w uzasadnieniu wniosku nie przedstawiono żadnych dowodów na ich prawdziwość. Tego rodzaju zarzuty są dla mnie tym bardziej bolesne, że nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i są po prostu kłamstwem i pomówieniem. Niejednokrotnie otrzymywałam sygnały od pracowników o przyjaznej atmosferze i otwartości w relacjach z pracownikami. Mam nadzieję, że moje wyjaśnienia, które można zweryfikować poprzez analizę dokumentów oraz rozeznanie sytuacji w placówce, są wystarczająco wyczerpujące i wskazują na bezzasadność stawianych mi zarzutów. Wyrazami szacunku dyrektora szkoły przedszkolnego magister Małgorzata Miszko. I trzecie, ostatnie pismo, które wpłynęło dzisiaj, też skierowane do prezydenta Jacka Majchrowskiego. Pracownicy administracji i obsługi zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Krakowie pragną wyrazić oburzenie w związku z wnioskiem Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34 w zespole szkolno-przedszkolnym nr 4 w Krakowie o odwołanie dyrektora Małgorzata Miszko zajmowanego stanowiska. Nasze stosunki z panią dyrektor układają się bardzo dobrze. Potrafimy rozwiązywać wspólnie nasze codzienne problemy, dyskutując i dochodząc do porozumienia. Pani dyrektor jest osobą bardzo otwartą na wszystkie nasze sugestie, które konsekwentnie realizuje w miarę możliwości i zgodnie z przepisami prawa. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w organizacji pracy placówki naszej pracy jesteśmy o tym wnikliwie informowani i mamy możliwość przedstawiania naszych propozycji zmian i wyrażania własnych opinii. Nie czujemy się z tego powodu zagrożeni utratą stanowiska pracy. Z podziwem obserwujemy dbałość pani dyrektor o szybkie rozwiązywanie bieżących problemów. Schludny i ładny wygląd szkoły, bezpieczeństwo dzieci i pracowników, dobre ich samopoczucie każdego dnia, a także jej starania o pozyskanie środków finansowych na remonty w placówce. Oskarżenia o mobbing i szykanowanie pracowników uważamy za w najwyższym stopniu oburzające, nie mające niczego wspólnego ze stanem faktycznym. W związku z powyższym zwracamy się do pana prezydenta o uwzględnienie naszego zdania i odrzucenie wniosku Rady Rodziców o odwołanie pani Małgorzaty Miszko z funkcji dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Krakowie. Życzylibyśmy innym placówkom tak dobrego menadżera, jakim jest pani dyrektor Małgorzata Miszko. I tutaj jest podpis około 12. A to przepraszam, to brzmi... A 12 na ile? Bo to było, ile tam osób jest zatrudnionych? To brzmi tak, jakby ta pani dyrektor sama to napisała, i dla swojemu personelowi to podpisali. Tak, no, na tej samej, ale się podpisali. Ta sama ściąga. Tak, no, i podobne sformułowania są użyte. No. Tak brzmią te wszystkie trzy pisma. Ja ze swojej strony mogę jedynie potwierdzić, że te zarzuty, które tutaj były podniesione dotyczące ruchu harcerskiego, jaki miał od 50 lat miał swoją siedzibę w szkole przy ulicy Urzędniczej 65, potwierdzam, że rzeczywiście ruch harcerski został stamtąd skutecznie usunięty poprzez działania pani dyrektor, więc w tym zakresie ja to potwierdzam. Byłem też na kilku spotkaniach w sprawie harcówki i wybudowania tam tej ściany, zrobienia na części harcówki archiwum szkoły, gdzie zostały ustawione takie regały z dziennikami starymi szkolnymi. Jest rzeczywiście prawdą, że te działania budowlane spowodowały, że ta część, która pozostała dla harcerzy, no, została pozbawiona jedynego grzejnika, jaki był w tym pomieszczeniu. Faktem jest też, że szkoła otrzymała środki z takiego programu na wyposażanie harcówek. No i te pieniądze zostały zmarnowane, ponieważ ten kominek, ta harcówka w ogóle, ten remont, no, przez te działania budowlane
no, został zniweczony, a teraz jeszcze są kolejne koszty, które no, muszą być poświęcone na odtworzenie, zburzenie tej ściany, zlikwidowanie tych drzwi i tak dalej. Mogę też potwierdzić to, że stanowisko pani dyrektor na wszystkich tych spotkaniach, które miały miejsce kilkakrotnie, łącznie z obecnością przewodniczącego Rady Miasta pana Bogusława Kośmidera i też pani przewodniczącej Komisji Edukacji pani Marty Pateny, a także na terenie szkoły odbyła się w ogóle komisja Rady Miasta, Komisja Edukacji, na której, która to komisja nie doprowadzi, zresztą z obecnością, przy obecności wiceprezydent do spraw edukacji pani Okońskiej Walkowicz. I te wszystkie działania spełzły na niczym. Stanowisko dyrekcji było bardzo nieprzyjednane i, no i powiem, że właściwie to byłem dosyć zszokowany taką postawą dyrekcji, która no jak niepodległość broniła swoich decyzji, moim zdaniem błędnych. Także w tym zakresie ja tutaj potwierdzam zarzuty, które zostały przedstawione. Mogę też potwierdzić to, te spotkania, których było co najmniej kilka w roku przenosin przedszkola numer 55 z ulicy Sienkiewicza do szkoły 34. Również wtedy było to bardzo trudne rozmowy, bardzo trudne negocjacje, bo opór pani dyrektor przed przyjęciem tego przedszkola, mimo właściwie takie, można powiedzieć, no, polecenia Wydziału Edukacji, były dla mnie szokujące i, no, i bardzo trudno to wszystko szło. Tak samo też rozmowy, które też braliśmy udział, dotyczące budowy placu zabaw dla tego przedszkola, też były bardzo trudne, też stawiane było wiele problemów, które no, trudno było to nazwać na pewno dobrą współpracą. To na pewno tak oględnie te kontakty, jakie ja i tutaj członkowie zarządu, przewodniczący Komisji Ochrony Zieleni również mieliśmy, to było dalekie od ideału. Tak, właśnie tutaj jeszcze tutaj pan Edward mi podpowiada, że rzeczywiście zresztą myśmy też wysyłali ponaglenia w sprawie nakazów sanepidu dotyczących, o których tutaj jest też mowa, dotyczących korytarzy szkolnych, które są z 2007 roku. To już trwa ponad 5 lat. I w tym czasie dostali 400 tysięcy złotych od Rady Dzielnicy. Nie było paru złotych na wyremontowanie czy odmalowanie korytarzy. Zwłaszcza, że te prace można wykonać nawet za pomocą pracowników tych konserwatorów. Którzy się podpisali. Tak, bo to jest kwestia wdrapania kilku czy kilkunastu metrów takiej odpadającej farby. Także to nie są jakieś wielkie przedsięwzięcia finansowe, budowlane. I przy odrobinie dobrej woli można to wykonać. Natomiast pięcioletnie oczekiwanie na jakieś środki, biorąc pod uwagę, że jako środki na wybudowanie ściany w Harcówce się dziwnym trafem znalazły, no to jest bardzo dziwne. Bardzo proszę o to. Ja mam taką propozycję, że może żeby Rada Dzielnicy Piątej wystosowała pismo do prezydenta jako dzielnica, że popiera działania Rady Rodziców i potwierdza przedstawione zarzuty, bo jeśli no, wypłynie też takie pismo z Rady Dzielnicy Piątej do pana prezydenta, będzie miał drugie stanowisko organu, że jednak coś w tej szkole jest złego i może tutaj na sesję byśmy przyjęli po prostu, żeby upoważnić zarząd czy pana przewodniczącego, żeby takie pismo potwierdzające i popierające uchwałę Rady Rodziców
i te zarzuty, żeby wypłynęło z naszej dzielnicy do prezydenta. Bo pani dyrektor, zresztą tutaj wiele członków Rady Dzielnicy było na spotkaniu w szkole z panią dyrektor, panią prezydent i panią i komisją Rady Miasta Krakowa, no było bardzo aroganckie w stosunku do rodziców i do członków rady. Ona nie widzi w ogóle własnych błędów, problemu i nie potrafiła wytłumaczyć, co zrobiła. To było chyba 18,5 tysiąca przekazane przez Urząd Miasta Krakowa na organizację tej harcówki i czy odda później te pieniądze, czy nie, skoro została zniszczona ta harcówka. Skąd wzięła pieniądze na wybudowanie tej ścianki, a dlaczego kilka tysięcy złotych, czy nie wiem ile by kosztowało tych korytarzy, od 2007 roku nie potrafiła zorganizować, mimo że już ma wyrok sądu i koszty, jakie są z tym związane, nawet same podróże do Warszawy, prawda? Ja przepraszam, ja rozumiem, że pod nią się pali, bo teraz jak gdyby po 6 latach zabudowania tej ściany, ja zrozumiałem z tego, że ona jest gotowa to otworzyć, tak? To jest jedna kwestia, ale ściana została zabudowana w zeszłym roku. Ale chodzi o to, że ona miała nakaz sanepidu pomalowania korytarzy. Ja myślałem, że ona tam, że otworzą to. Nie, to ona chce to otworzyć, tym, że w tej chwili nie ma pieniędzy i Rada Rodziców powinna zrobić składkę, bo w mieście nie ma, w związku z tym należałoby dać pieniądze jej na to i ona wtedy chętnie to wykona. To znaczy, prace rozbiórkowe tej ściany zostały już podjęte, bo to mamy informację, że 6 maja się rozpoczęły. Więc rozbiórka tej ściany już trwa i ma się to zakończyć do 31 maja, ale w dalszym ciągu nie jest rozwiązana bardzo ważna sprawa tego nakazu sanepidu, która to sprawa trwa. Reasumując, mój wniosek jest taki, żeby od nas pismo wyszło do prezydenta. Tak, i chwileczkę jeszcze pan. Ja pan bardzo proszę. Ja dyskutuję, czy jeżeli taki posłuch ma powstać, żeby odnosiło się tylko do tych, jasno, żeby było wskazane, że odnosimy się do tych, o których mamy wiedzę, bo tam jest cały szereg zarzutów. Być może nawet to zakrawało, jeżeli by się okazało, że są nieprawdziwe. Na pewno to zakrawało do naruszenia. W naszej działalności. Tak, ja też myślę, że to... Co do czego mamy zresztą to, co Państwu mówiłem tylko na podstawie tych spotkań, w których sam brałem udział i które są mi znane osobiście. Także nie wypowiadam się co do kwestii tutaj odnoszonych na przykład mobbingu, bo co do tego nie mamy informacji, które można by było uznać za wiarygodne, ponieważ to trzeba jednak, to nie jest nasza kompetencja, żeby to dopadać. Natomiast w tym zakresie, który jest nam znany z naszych działalności. Ja właśnie to chciałem powiedzieć, żeby precyzować, co nie. Rada nie jest Salomonem po prostu. Właśnie. Pytanie praktycznie najlepiej byłoby najpierw panią dyrektora prosić do nas w sensie takiego wyzwania tutaj do zaproszenia w związku z zaistniałymi jakimiś tam sytuacjami. Ale mieliśmy już takie odpowiedzi. Spotkań było tak wiele i to, o którym wspominałem w obecności wiceprezydent miasta Krakowa i całej komisji Rady Miasta, gdzie stwierdzenia radnych miasta były dużo bardziej kategoryczne niż te, które tutaj dzisiaj padały i to wyglądało mniej więcej, to można by właśnie porównać do rzucania grochem o ścianę. Używam tych mocnych słów, ale z pełną odpowiedzialnością, ponieważ no, byłem na tym spotkaniu i mogę powiedzieć, że byłem zaszokowany, jak można tak bronić stanowiska, które jest nie do obrony. Tak. Mamy tych dzieci bardzo negatywnie się to ten harcerek. No tak, no harcerzy się bardzo
bardzo skarżyli, bo oni rzeczywiście mieli dużo problemów, żeby w ogóle odbywać zbiórki. Ostatnio te zbiórki, z tego co wiem, odbywały się w parafii Anieli Salawy, bo tam były udostępniane pomieszczenia, ponieważ w szkole ta, no, ta współpraca właściwie zanikła. Także tutaj no te, to też bardzo źle oddziałuje w ogóle na stosunki, jakie panują w szkole, bo to, to jest no bardzo zły przykład dla młodzieży, jeżeli dyrekcja no, tak traktuje instytucję, która ma pomagać, czyli harcerstwo w wychowaniu, a jeżeli tutaj nie może dojść nawet do tak prostych spraw, jak ustalenie miejsca zbiórek, to to jest bardzo zły przykład dla dzieci. A jaka jest geneza tego sporu? Bo skąd się wziął, tak? Czyli to jest jak porozumienie jakiegoś takiego prawnego? No, ja to oceniam w ten sposób, że po prostu pani dyrektor no chyba nie lubi harcerzy mieć na swoim terenie, ale to też jest zła współpraca z Radą Rodziców. No. No a to przecież od dobrej współpracy dyrekcji i Rady Rodziców zależy sukces szkoły. No tutaj jest coś potrzebnego szkole jak powietrze, a atmosfera kłótni no, na dłuższą metę prowadzi do tego, bo o tym też mamy informację, że nabór w tej szkole przebiegł bardzo słabo. Mogło powstać więcej klas, ale w związku z tym, że no wiadomo, ludzie rozmawiają, więc ta fama o konflikcie, jaki jest w szkole 34, roznosi się, zwłaszcza w tych środowiskach rodziców, którzy zastanawiają się, czy swoje dzieci posłać do jednej lub innej szkoły. Także no, jeżeli jest jakiś problem z dyrekcją, no to wtedy do takiej szkoły niezbyt chętnie się wysyła swoje dzieci. Dyrektor wyznaje zasadę, że ona i tylko ona ma rację. Tak jak kiedyś Ford mówił. Każdy samochód jest dobry, byle był czarny i marki Ford. To pani dyrektor ma dokładnie taką samą. Jeszcze taka ewentualnie propozycja, na przykład zwrócić się do Wydziału Edukacji albo do dyrekcji szkoły za pośrednictwem Wydziału Edukacji o to, żeby udostępnili nam korespondencję, która była właśnie to, no nie wiem, ta korespondencja, którą pan przewodniczący czytał, jest z źródła, znaczy skąd ona jest, że tak powiem, w jaki sposób dotarła do rad dzielnicy? Dostała drogą oficjalną, przesłała do naszej wiadomości. Bo oprócz tego jeszcze było dużo różnych innych dziwnej proweniencji, o których państwo nie mówię, bo nie warto. Natomiast mówię o sprawach oficjalnych. Czyli złożył do Rady Dzielnicy, czy tam w Urzędzie Miasta na Dzień Wychowawczy złożył i ona tu dotarła, czy to jest... Te pisma przyszły do nas, jeśli chodzi o zespół szkolno-przedszkolny, przyniósł pracownik, tak? Jeśli chodzi o Radę Rodziców, przyniósł przewodniczący Rady Rodziców. Bezpośrednio tutaj do sekretarza. Przekazać kopię do rozpatrzenia Wydziału Edukacji. Tutaj rozdzielnik jest bardzo szeroki. Do dyrektora Wydziału Edukacji, do małopolskiego kuratora oświaty, do pani przewodniczącej Komisji Edukacji Miasta Krakowa, do pani przewodniczącej Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR, no i do pani dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Podobnie to miało miejsce w przypadku pisma pani dyrektor. I tak samo też w przypadku pisma z Rady Rodziców rozdzielnik jest szeroki. Ile co posiadać? Ale tak, gdzie jest Rada Dzielnicy? Tak. Jesteśmy tutaj rozdzielnicy. Proszę państwa.